dyrektor świetnie szkołą kieruje i zawsze właściwą drogę nam wskazuje. Pani Markiewicz cierpliwie wzory nam klaruje, a nas niestety tylko stać na dwóje. Pani Ircha alfabet zna cały i nim nabija nasze skołatane pały. Pani Kiełbasa komputerem steruje, informatyczne zagadki w nim rozwiązuje. Pani Kozłowska słówek angielskich zna wiele, wszyscy w Anglii to jej przyjaciele. Pani Szurkało z niemieckim językiem związała swe życie, a my tej pasji zazdrościmy jej skrycie. Pani Cieśla zna tajemnic wiele z dziedziny przyrody. Wie, co jest dobre dla zdrowia i uczniowskiej urody. Pan Piskorski zna historię całą, którą katuje już lata dziatwę małą. Pani Bartoszcze maluje wyśmienicie, wielkich malarzy kochając nad życie. Pani Baran do Boga nas prowadzi, ze złych ścieżek stara się sprowadzić. Pani Kulasiak pomocą nam służy, w jej towarzystwie czas nam się nie dłuży. Wszystkim za serce bardzo dziękujemy, a przeprosiny na długiej liście drukujemy. Uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły przyniosły tylko to, co piękne i dobre. Drodzy szóstoklasiści, ponad połowa waszego dotychczasowego życia jest związana ze szkołą. Przekroczyliście szkolne progi, przechodząc do klasy pierwszej, nie mieliście pojęcia, co was tu może spotkać. Powoli dorastaliście, nabieraliście doświadczenia i pewności siebie. My, klasa piąta, zawsze mogliśmy na was liczyć. Dzisiejsza uroczystość zamyka jeden etap w waszym życiu, jakim jest edukacja w szkole podstawowej. Spędziliście tu wiele chwil radosnych i smutnych. Drogi życia. Zawsze z tobą być. To nauczyciele wiedzy i mądrości dali wam wiele, więc słuchajcie ich nadal już mura gimnazjum. Niech się cieszą, że dobrymi ludźmi być chcecie. Dlaczego przypominamy wam to wszystko? Wraz z przekroczeniem progów gimnazjum zamknie się za wami pewien okres życia. Okres najpiękniejszy i jeszcze bez troski. Czas dzieciństwa. Tak jak w szkole, nigdy potem wam nie będzie. Choćbyście za przygodą jeździli cały świat. Pamiętajcie, że szkoła to nie tylko budynek, ławki i krzesła. Szkoła to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele. Każdy z was współtworzył naszą szkołę. Każdy z was zostawia tu kawałek siebie. Teraz czekają na was wakacje. Spędźcie je wesoło i bezpiecznie. Lecz pamiętajcie, że z wakacji do szkoły droga niedługa i że gimnazjum do was przychylnym okiem mruga. A my, jako klasa piąta, życzymy wam wszystkim na początek nauki w gimnazjum. Samych piątek! Uczcie się, jak mawiamy wdechem i niech z was nowa szkoła ma pociechę!